Cześć, Daniel z tej strony. Jakoś mi się udaje wywiązać z tej obietnicy, że będę nagrywał codziennie do końca tygodnia. Dzisiaj mamy filmik numer 4, czyli Q&A treningowe. Ostatnio dodałem post na tą sekcję społeczność na moim kanale i tam wypisaliście różne pytania, jakie macie do mnie i podzieliłem sobie po prostu na parę pytań treningowych i parę pytań dietetycznych, żywieniowych, które oczywiście pojawią się jutro. No i wtedy na koniec tygodnia zostawię sobie jeszcze dwa fajne filmiki. Dlatego bez zbędnego gadania przechodzimy do pierwszego pytania. Nawet nie czuję, jak rymuję. Co sądzisz o tych wszystkich wyzwaniach typu 100 pompek, 100 brzuszków codziennie przez miesiąc? I takie pytanie się pojawiło parę razy w tym poście, w tej sekcji społeczność lub nawet w komentarzach pod filmikami. I teraz powiem Wam jedno, że tutaj słowo klucz, które musimy wyróżnić, to jest wyzwanie. Dopóki to, co robicie, jest dla Was wyzwaniem, może się oczywiście przełożyć na efekty. Tam jedno z pytań było bardziej precyzyjne, czy to się przełoży tylko na powiedzmy pompę, czy nie pamiętam dokładnie, czy to się przełoży na hipertrofię, czyli budowanie masy, jakoś to tam było. I fakt, jeżeli jest to nadal wyzwanie dla nas, może się przełożyć to jako stymulacja, wystarczająca stymulacja do wzrostu, jeżeli oczywiście inne czynniki są sprzyjające. Natomiast jeżeli to już nie jest wyzwanie dla nas, jeżeli robimy 100 pompek czy tam 100 brzuszków tylko po to, żeby je robić, no to tylko oczywiście podtrzymujemy to, co nam się udało, że tak powiem, zbudować, czy tam udało nam się osiągnąć. Nie ma większego wyzwania, nie ma tam większej stymulacji, nasze ciało nie ma większego powodu, aby po prostu zwiększyć masę mięśniową, czy tak dalej, to dalej. Ewentualnie po prostu możemy to wszystko podtrzymać, więc słowo klucz jest tutaj wyzwanie. Dopóki to, co robimy, jest dla nas wyzwaniem, możemy właśnie czerpać z tego jakieś tam korzyści w postaci wzrostu siły, wiadomo, inne treningi, ale wzrostu siły, wzrostu masy mięśniowej, wzrostu wytrzymałości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ile razy w tygodniu według Ciebie najlepiej trenować splitem i dlaczego? Więc mamy tutaj konkretne pytanie o split, czyli trening z podziałem na poszczególne partie mięśniowe, więc prawdę mówiąc, odpowiedź będzie zależeć od tego, jaki to split, czyli jak sobie ułożysz te partie mięśniowe, no i jak faktycznie wygląda ten split pod względem tam intensywności i objętości treningowej. Więc to tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi 4 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, 6 razy w tygodniu. Dla przykładu, możemy na przykład dać sobie jeden z najpopularniejszych splitów, na przykład push-pull legs albo góra-dół, czyli podzielić sobie te partie mięśniowe na górne i na dolne i zrobić to na przykład 4 razy w tygodniu, czyli góra-dół, przykładowo przerwa, góra-dół, przerwa, albo na push-pull legs, który możemy sobie zrobić też na parę różnych sposobów, czyli na przykład push-pull legs, przerwa, push-pull legs, przerwa, lub nawet na przykład push-pull legs, przerwa, tylko górne partie mięśniowe, ponieważ mamy jakieś tam priorytety bardziej na wyciskanie czy na cokolwiek, no i wtedy znowu przerwa, więc widzicie, to ile razy w tygodniu będziesz trenować, to zależy też od Twojego celu, od Twoich priorytetów, od tego, jak ustawisz sobie trening, więc nie jestem w stanie powiedzieć jednogłośnie, ile razy trenować jakimś splitem i dlaczego, ponieważ no, filmik bym musiał trwać przynajmniej z pół godzinki, żebym mógł jakby troszeczkę jakby zahaczyć o poszczególne tematy. No ale najprostsza odpowiedź, jaką bym mógł dać takiej osobie, no to powiedzmy, że wybierzesz sobie właśnie taki trening właśnie push-pull legs z dodatkowym treningiem FBW lub na górne partie, no to wtedy właśnie wychodzi trening 3-4 razy w tygodniu, będzie ok. Ale jeszcze tak wspomnę na szybko, że jeżeli faktycznie możemy trenować 3 dni w tygodniu i nie musimy trenować dzień po dniu, ponieważ tak się zdarza, że możemy trenować 3 dni w tygodniu i musimy trenować dzień po dniu, no to wtedy jest preferowany split. Natomiast jeżeli nie musimy trenować dzień po dniu, no to wtedy według mnie możemy trenować lub lepiej by było trenować FBW, ponieważ jesteśmy w stanie zaatakować daną partię mięśniową częściej niż raz w tygodniu, co jest oczywiście korzystniejsze dla przykładowo hipertrofii mięśniowej, czy dla budowania masy mięśniowej. Więc na razie zamknę ten temat w ten sposób. Jak reagować, kiedy bardzo muszę trenować, bo się przygotowuję, ale jestem chory i kiedy choroba minęła, od razu wracam do treningów, przez to znowu zachorowałem i tak w kółko, jak reagować w takich sytuacjach? Więc pewnie reagować możemy tutaj złością, ponieważ jest to strasznie wkurzające, że trenujemy, nagle chorujemy, mamy trenować i chorujemy i tak dalej. Ale wiem, o co chodzi. Oczywiście pytanie brzmi, na co się przygotowujesz i kiedy masz ten, powiedzmy, termin. Zakładam, że to są jakieś tam zawody sportowe. No to bardzo ważny jest termin. I teraz bardzo ważne jest pytanie, czy chcesz być chory na tych zawodach. Ponieważ moim zdaniem nie powinniśmy trenować, kiedy nasz organizm jest bardzo osłabiony, przez co choruje. I tutaj już powinniśmy się zainteresować tym, dlaczego choruje. Czy obniżona odporność przez przetrenowanie i złą dietę, czy jest tam jakiś poważniejszy problem. Więc to należy najpierw tutaj sprawdzić. Jeżeli jest to przyczyna przetrenowania i złej diety, to wiadomo, trzeba też ten problem tutaj rozwiązać. Trzeba naprawić dietę,
No i trzeba właśnie rozwiązać ten problem z przetrenowaniem, czyli po prostu odpocząć, zrobić deload, ułożyć trening troszeczkę w inny sposób, abyśmy mogli się przygotować na te zawody. Ponieważ jeżeli się faktycznie przetrenowałeś kierując się na zawody, no to twój trening jest źle po prostu ułożony, nie jest ułożony optymalnie tak, abyś na zawody mógł dotrzeć z maksymalną, jakby maksymalnymi efektami i ze 100% regeneracją, abyś mógł na tych zawodach dać ciebie 100%. Więc pierwsze, co bym zrobił, to po prostu się wykurował i sprawdził, dlaczego cały czas choruję. Porównaj, jaki sprzęt do 200 zł warto mieć w domu. Więc porównać, no nie porównam, ale mogę wam podpowiedzieć, ponieważ już nieraz zrobiłem filmik czy tam bloga na ten temat, na dole macie w opisie nawet takie jakby przygotowane przeze mnie propozycje, jaki sprzęt możecie mieć w domu, aby rozpocząć fajnie trening lub zbudować domownie, ale do 200 zł, jeżeli wam się uda, no to drążek i poręcze do dipów, tak? Kalistenicznie w domu warto trenować, będzie najlepiej. Natomiast para hantli też jest dobrym rozwiązaniem. Ja mam parę hantli, mam poręcze do dipów, niestety drążka nie mam, ponieważ nie mam tutaj miejsca, ale para hantli, poręcze do dipów i jedna sztanga łamana mi z odpowiedzialności starczy, chociaż bez tej sztangi też bym się mógł obejść. No i oczywiście gumy treningowe, które też mi bardzo pomagają, więc moje cztery wybory to są zawsze drążek do pociągania, poręcze do dipów, hantle, gumy treningowe, no i ewentualnie na brzuch abwheel, więc jeżeli w 200 zł się jesteś w stanie zmieścić, no to jesteś ustawiony. Może coś o odkryciu kaloryfera. Co sądzisz o robieniu przysiadów ze sztangą przecinek martwych u osób młodych 13 do 15 lat na przykład? Pozdrój wytrwałości. Więc jeżeli chodzi o przysiad i martwy ciąg przykładowo, no to są fundamentalne ruchy, które praktycznie wykonujemy codziennie. Przysiad, martwy ciąg, może nie robimy tego ze sztangą, ale schylając się po coś, no pracujemy w hip hinge, więc to są fundamentalne ruchy, więc nie ma nic złego w wykonywaniu tych ruchów. Na pewno możesz je robić. Jeżeli chodzi o przysiad ze sztangą, również jesteś w stanie, możesz je robić, wiadomo, sztangi są różne. Bardziej bym tutaj się skupił na pracowaniu nad techniką, nad poprawnym wzorcem ruchowym i nad kontrolą ciężaru, ponieważ w tym wieku nie ładowałbym maksymalnych ciężarów, maksymalnych obciążeń, pracowałbym bardziej już tam na większych ilości powtórzeń i z wiekiem po prostu możesz tam zwiększać ten ciężar i już się tym bawić. Natomiast nie ma nic złego w wykonywaniu tych ćwiczeń, masz wiele wersji, nie musisz robić tego ze sztangą, możesz to robić z hantlami, z ketlami, możesz to robić z wagą ciała i tak dalej, więc ćwiczenia jak najbardziej super, jedynie co bym kontrolował, to oczywiście technika, no i niezbyt duży ciężar dla osób na pewno z 13-14 lat. Lepiej trenować długo i rzadziej, czy krótko, kilkanaście minut i częściej? Więc żadna z tych odpowiedzi nie jest dobra i żadna z odpowiedzi nie jest zła, prawdę mówiąc, ponieważ to, jak lepiej zrobić, zależy od twojego, powiedzmy, grafiku dniowego, czy tam od twojego stylu życia, czy od tego, co tak faktycznie możesz zrobić. Więc najważniejszy jest optymalny trening dla ciebie, ponieważ ja mogę trenować, dla przykładu oczywiście, ja mogę trenować 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Dla ciebie jest to niewykonalne, ponieważ nie jesteś w stanie trenować 3 razy w tygodniu po 2 godziny, ale jesteś w stanie trenować 5 razy w tygodniu po pół godziny. Więc to rozwiązanie będzie dla ciebie bardziej optymalne, co za tym idzie lepsze, przełoży się na lepsze efekty. Więc osoba, która trenuje długo, ale rzadziej, może mieć bardzo podobne efekty do osoby, która trenuje krócej, ale częściej. Natomiast tutaj też są różne niewiadome, jak trenuje, co trenuje, genetyka i to, i tamto, jaką ma pracę i tego. Więc nie jestem w stanie, może być na odwrót, jeżeli chodzi o efekty. Więc tutaj nie ma odpowiedzi tak i nie, dobrze i źle. Tutaj odpowiedź brzmi optymalne dla ciebie. Co jest optymalne dla ciebie? Możesz trenować nawet raz w tygodniu długo i 3 razy w tygodniu krótko. Tak, żeby było to dobre dla ciebie, żebyś mógł wyciągnąć tego treningu maksimum efekt. Jakim planem treningowym trenujesz i co uważasz o PPL, czyli Push Pull Legs? Więc jeżeli chodzi o plan treningowy, którym trenuję, no to planuję nagrać taki vlog, taki filmik o tym, jak wygląda mój dzień treningowy, więc o tym się dowiecie praktycznie za parę dni. Natomiast jeżeli chodzi o Push Pull Legs, to według mnie jest bardzo super forma splitu, jak najbardziej ją polecam, jeżeli lubisz, podzieli sobie na trening na partie pchające, czyli klatka, barki, triceps, ciągnące, przyciągające, czyli plecy, biceps, no oraz na nogi i można sobie to podzielić na wiele sposobów, można to zrobić na przykład push pull legs, później FBW, przerwa, przerwa i push pull legs, albo po prostu push pull legs, push pull legs, push pull legs, tylko oczywiście wtedy trzeba objętość treningową odpowiednio dostosować, żebyś się po prostu nie przepalił po pierwszym tygodniu albo pierwszych dwóch tygodniach, więc jak najbardziej polecam push pull legs. Dobra, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj, odpowiedziałem na parę pytań, mam nadzieję, że ten filmik był dla was pomocny. Jutro oczywiście pojawi się filmik o pytaniach z kategorii dieta i odżywianie, więc no, po prostu zapraszam was na ten filmik jutro, jeżeli interesują was koszulki Alsquare, jak ta tutaj, w trakcie terapii, ponieważ trening według mnie jest jednym z najlepszych terapeutów,
no to oczywiście możecie je zdobyć na stronie Alskład, a raczej na stronie, którą podałem na dole, czyli alskład.90.pl. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Czekajcie cierpliwie na jutrzejszy filmik i na następny później, Później sobie zrobię 2-3 dni przerwy, ponieważ no ile można nagrywać. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.